Dzień dobry. Faktycznie Koalicja Otwartej Edukacji, która w tym momencie zrzesza 21 organizacji, od kilku lat dokonywała coś, co można by porównać do eksperymentu, który Państwo próbują w tym momencie zeskalować i mam nadzieję, że zeskalujecie na cały system edukacji w Polsce, ponieważ te 21 organizacji zrzesza również, co jest dla nas kluczowe, 3 organizacje publiczne. Galerię Narodową Sztuki Współczesnej Zachęta, Instytut Kultury Miejskiej Instytut Kultury Miejskiej z Gdańska oraz Instytut Kultury Polski z Uniwersytetu Warszawskiego, ale również z Uniwersytetu Warszawskiego ICMUW, instytucja o bardzo długiej i skrótowej nazwie, ale już nie będę rozszerzał. W każdym razie są to instytucje, które tworzą zasoby za pieniądze publiczne, otwarte zasoby już w tym momencie. Przechodzą te problemy prawne, które będziemy dzisiaj dyskutować i mam nadzieję, że to, o czym mówiła pani minister, będzie dla nas bardzo ważne, aby myśleć o tych zasobach, które są dzisiaj nieotwarte, ale również w taki sposób, że możliwe będzie częściowo ich otworzenie, a te, które nie, musimy również wdrażać jak najmocniej w edukacji i myśleć o tym, w jaki sposób system prawa autorskiego za pomocą otwierania zasobów, jak i w ogóle upowszechniania ich w szkole, tych cyfrowych zasobów, które produkują instytucje publiczne, ministerstwa w ramach swoich konkursów, będziemy wykorzystywać lepiej. I tutaj też Ministerstwo Kultury jest dla nas bardzo ważnym wzorem, który w tym momencie wspiera tworzenie zasobów w systemie, który bardzo dobrze również wspiera samą cyfrową szkołę, ponieważ program edukacji kulturalnej już w tym momencie właśnie punktuje również narzędzia, które za pieniądze publiczne w ramach tych konkursów instytucje pozarządowe tworzą zasoby na wolnych licencjach, które mogą być łatwo wdrożone do podręczników w cyfrowej szkole i myślę, że coś takiego powinniśmy mieć zawsze w głowie, żeby ministerstwa, czy w ogóle instytucje publiczne i instytucje pozarządowe, takie jak Koalicja Otwartej Edukacji również, próbowały myśleć o tym jednym celu wspólnym, upowszechniania maksymalnie dużo, maksymalnie dobrych zasobów edukacyjnych i zasobów kultury, które mogą być wykorzystywane powszechnie w szkole. Więc mam nadzieję, że ten eksperyment, który my robimy w tym momencie już 5 lat w Koalicji Otwartej Edukacji, w małym gronie, ale rosnącym z roku na rok, w gronie, które faktycznie na przykład nie jest jeszcze w stanie na przykład tych zasobów bardzo sprawnie katalogować i upowszechniać, w tym momencie za pomocą takich programów jak Cyfrowa Szkoła będzie znacznie wygodniej, znacznie łatwiej dostępne. Nasze zasoby się przydadzą, a Państwo będą tworzyć jeszcze większe i jeszcze bardziej otwarte. Mam nadzieję, że o tym będziemy dzisiaj też rozmawiać i na następnych spotkaniach. Dziękuję.